A co jeszcze mamy? Co to? Pieczęć na wieku składa się z dwóch części, ale jednej z nich brakuje. Okej. To prowadzi do tego samego. No dobra, to pomóżmy mu najpierw. That damn beast hit me hard. I'm badly wounded. If I don't get treated soon. Listen. No matter what happens to me, you have to find and open Davy Jones's chest to lift the fish curse. Take my map of Kingsmouth. It'll help you track down the mayor. Promise me you'll save Calliope. Ale ja chcę ci pomóc, nie możesz umrzeć. Kochasz ją. Dobra, mam mapę. Ale no... Find some gauze and bandage my wounds. No, postaram się, tylko kurczę... No w tej apteczce coś jeszcze było, to mogła to wziąć, nie? O, co to? Aha, nawet nie zwróciłam uwagi na to, że tutaj jest jakby część siekiery. Latarnia morska z gongiem na szczycie góruje nad całą wyspą. Ten budynek musi należeć do władcy miasteczka. Ale fajnie, latarnia morska. Kingsmouth, miasteczko ryboludzi z latarnią morską na wysokim cyplu. Biedna Calliope jest uwięziona w tej wypełnionej wodą karocy. Muszę dostać się na dół i uwolnić ją. O, co tu jest? Mamy gruzy. Irina. Nie zdołam przesunąć belek gołymi rękami. Będę musiała przerąbać sobie przez nie drogę. No to ładna siekiera. Aczkolwiek byś przeszła tędy, nie jesteś chyba taka gruba. Cyk, cyk. Gotowe. O. Help me before Mayor Murray makes me his prisoner again. Uratuj syrenę. W czasie niszczycielskiego ataku Krakena burmistrz porwał biedną Calliope. Prawdopodobnie planuje uwięzić ją w swojej latarni morskiej. Powinnam ruszyć śladem pretorianów, gwardii przyboczeń burmistrza i ustalić, gdzie zabrali Calliope. Może zdołam przywiązać deski do karocy. Okej. Wow. Ale i tak zwiały. Zwiali wszyscy. Dobra. Ale za to wyszliśmy na zewnątrz. Zobaczmy mapę. Okej. Jestem tutaj. Świetnie. Coś połyskuje spod pokrywy. Może zdołam ją podnieść i sprawdzić, co to takiego. Nie mamy nic za bardzo do podnoszenia na razie. Cóż to? Symbole na dole przypominają składowe symboli na górze. Powinnam jakoś odtworzyć te górne. Aha. A, dobra. W ten sposób. A, to jakaś apteka. Dobra, mamy bandaże. Tam jest ta latarnia, a tam przejście. Otwórz bramę. Filmik. Karoca z wodą. Fajny motyw. Okej, pokaż ukryta komnata. I bramę. G.
Kiedy skończyło się oblężenie, znalazłam się sama w dziwnym, opuszczonym miasteczku, gdzieś na Karaibach. Syrena, za sprawą której wplątałam się w tę kabałę, została porwana. Jeśli mam jej pomóc, muszę znaleźć sposób, aby podnieść kraty bramy, która oddziela rynek od reszty Kingsmouth. Widziałam, jak burmistrz wychodził z komnaty ukrytej pod przedstawiającym go pomnikiem. Jeśli komnata znajduje się w takim miejscu, to jej wnętrze z pewnością zrobi na mnie jeszcze większe wrażenie, a także rzuci nieco światła na sytuację w Kingsmouth. Dobrze. Co my tu mamy? Aby zakręcić oboma trybami naraz, potrzebuję zaimprowizowanej wajchy i łańcucha. Dobrze. Aha, to do tego samego. Brama jest zatrzaśnięta na głucho, ale musi być sposób na jej podniesienie. Oczywiście zawsze jest sposób. Musimy to ogarnąć tylko. O, mamy łańcuch. Albo nie mamy łańcucha. Mamy pedał. Ale łańcuch też. Zardzewiałe. Muszę je naoliwić, zanim zacznę przy nim majstrować. Aha, chcesz naprawiać rower teraz? Uszkodzone towary zostały porzucone, kiedy zamknięto sklep. Mogę przeszukać je później. Aha. Więc pewnie tu będzie następny hidden object. A musimy pomóc jakoś naszemu rybiemu przyjacielowi. Coś tu jeszcze możemy zrobić. Jak się zaczęły klatki szaleć. Żyłka zaplatała się wokół intrygującego mechanizmu. Okej. Okay. Wow. Straszysz pan. Who are you? Are you the one making such a racket? You don't smell like the mayor or any of his goons or anyone from Kingsmouth at all. You probably got lost. Real lost. Pretty little town, isn't it? Tak, cudowne. Glad I'm blind, so I won't have to witness the demise of Kingsmouth. You see, there was a time when we were just ordinary folk, not hideous fishmen. I'd drink to those times, but I'm short on rum. Can you procure a bottle for a blind man? Ha, oczywiście, chcę rumu. Cóż za niespodzianka. Odwiedź tawernę. Lokalna knajpka wygląda na jedyne miejsce otwarte o tej późnej godzinie. Nie zdołam jednak wejść do środka, dopóki nie przekupię ślepca butelką rumu. To skoro jest on w tawernie, to czemu nie zabierze z tawerny? W tawernie nie ma rumu już? Ten zahartowany żeglarz zdaje się stać po mojej stronie, więc może podzieli się ze mną swoją wiedzą, gdy łyknie parę głębszych. Okej. Okay. Gdzieś jeszcze tu mogę pójść? Chyba nie. Dobra. Mamy bandaż, to może spróbujmy pomóc naszemu przyjacielowi. You came back for me. Thank you. I'm in no shape to move, but I'll try to assist you. Not long ago, I was one of the mayor's praetorians. But meeting Calliope opened my eyes. When I couldn't suffer Murray's lies any longer, I freed Calliope, and we fled. We promised each other that we would lift the fish curse from Kingsmouth. But today, the mayor found us. Please. Follow after him and rescue Calliope. Here, take my dagger. You'll need something to defend yourself in this cursed town. Yay! Dobra, dostaliśmy bardzo ładny sztylet swoją drogą. I będziemy pomagać oczywiście dalej. Dobra. Okej. Okay.
łańcuch i pedał. A tu potrzebujemy tego kształtu dziwnego. Rynek. Więc moro jeszcze. Czy tutaj coś jeszcze mogę zrobić? Nie wygląda na to. Tyle rozbitych statków. Co spowodowało takie spustoszenie? Dobra, ten chce rumu. Tutaj nic nie mogę przeszukać. Tu jakiś znak ryby. Jak tam mapa? Na rynku mamy coś do zrobienia na sklepionym przejściu. Pytanie co? Znaczy, no oprócz tego rumu, no ale nie wiem, gdzie mam zobaczyć. Need a bottle of rum. The tavern's run out, and I need something strong to ease my mind. O, a może to mogę rozwiązać? O! Cóż to? Aha, jedna z dwóch części. Okej. Pytanie, gdzie jest druga? Czy nie mogę czegoś... Aha, nie, bo tu muszę naoliwić. Do czego jeszcze sztylet mógłby się przydać? Na pewno to możemy dać, a pedał? O, możemy dać pedał. Nie sądziłam, że to zadziała, ale dobra. I w środku jest oliwiarka, super. O, co to? Ojej. Brakuje bliźniaczych części mechanizmu zegarowego. Muszę je odszukać. A to pewnie te dwie części, które tu będę zbierać, tak sądzę. No, no dobra, to tutaj naoliwić. A, dostanę zębatkę. Zębatka mi do czego? Teoretycznie gdzieś tutaj coś. No ale tu nie mogę nic przeszukiwać. A tu się coś... O, chybocze, jakiś pręt. Nie zwróciłam uwagi. Pręt. Do czego mi pręt? No tu nic nie zrobię. Ja potrzebuję tego rumu, a nie prętów. A, tu jeszcze było. Zapomniałam. Faktycznie. O, szczurek. Mamy drugą część. Ciekawe, czy to będzie tu pasowało. No. O, pasuje. Działa. Teraz potrzebuję brakującej zębatki. Może to? Okej. Okay. Przestawiając zębatki, ułóż je według ukrytego wzoru. O, świetnie! A mogę to... O kurde! Iskry wskazują... Aha, że chyba nie działa czy coś takiego. Dobra. Aha, o kurczę. Coś czuję, że to będzie trudne. Czy to znaczy, że to ma być tu? Nie wiem, czy mam przestawiać tylko względem tego, czy to... O Boże, to też mam przestawiać. Ja nie wiem, jaki ma być ten wzór, bo on jest taki mało widoczny. Nie, no to i tak musi być jakaś większa zębatka chyba. Coś nie wiem.
O matko. To chyba pasuje, nie? Tak mi się zdaje. Może to tu? Nie. Albo to? Nie. O, to musi jakoś tak iść. To? Nie, bo to jest całkiem niebieskie. Może tam będzie pasowało. Jeju. To chyba będzie tu pasowało. O. Dobra. Stój tu na razie. Tu nie mam pojęcia. O. Nie. To też nie. Nie wiem, czy czasem nie to właśnie. Już nic innego fioletowego za bardzo nie ma. O kurczaki. Nie, to będzie tu pasowało. Chyba. Te się kręcą, te się nie kręcą. Ojojoj. A, to tak ma być. Dobra, może teraz... Nie, coś tu nie pasuje jeszcze. No może jednak to. O, dobra. Działa w końcu. Matko. To nie było takie proste. Te kształty są strasznie słabo jakoś tak widoczne. Aha, dobra, otworzyłam bramę, więc możemy wejść. Mayor Murray is stalling the Praetorians. What is he up to? Interesujące. Husiu, husiu. O, dzwoneczek. Mary przypomina bardziej rekina niż człowieka. To pewnie efekt rybiej klątwy. Dziwne. Strzęp utkwił w tej litej ścianie. Lepiej zbadam ją z bliska za pomocą czegoś ostrego. Sztylet? Kontur drzwi jest teraz wyraźnie widoczny, ale nie otworzę ich tak łatwo. Konieczne będą rozwiązania siłowe. Uch! Burmistrz Abraham Murray, założyciel Kingsmouth, zbawca miasteczka. O kurde. Wyrzucone na brzeg szczątki czy porzucony towar? Może ten przemoczony śmietnik przyda mi się później. Okej. Okay. Promenada. Ojej. Drzwi prowadzą do siedziby lokalnej gazety. Dziennikarz jest ścigany za zbrodnie wymierzone w burmistrza Mareja. Siedziba kuriera Kingsmouth została zamknięta do czasu ujęcia i wymierzenia sprawiedliwości oszczercy, który zachęca do buntu i szkaluje dobre imię naszego władcy. Nieliczni dzielni ludzie spiskowali przeciwko burmistrzowi. Aha. Bez klucza nie otworzę. Miedziak. Aha. No dobra. Czy ja
Nie mogę zbierać tu robaków, czy coś takiego. W którejś części było zbieranie robaków. w którejś ogólnie grze Artyom, nie pamiętam, w której. Niezłe moce ma ta figurka. Nie dość, że przyzywa Krakena, to jeszcze można nią blokować drzwi. Interesujące. Nowe zadanie, wyłam przejście. Kolejna komplikacja. Burmistrz zapieczętował masywne wrota koralowcem, przez co utknęłam po tej stronie Kingsmouth. Ten pokaz mocy zrobił na mnie wrażenie, ale z pewnością mnie nie powstrzyma. Pobliski żuraw może mi się przydać, jeśli użyję go jako tarana. Okej. Karoca jest po drugiej stronie. Niestety nie dogonię porywaczy, póki nie przedrę się przez koralowe wrota. A tu? Krata jest zamknięta. Muszę zapłacić, aby się podniosła. Okej. Mamy tu jakiś miedziak. Co to za mało? Aha, a nie, dobra, już. Puste, dopóki nie uzupełnię paliwa, jest bezużyteczna. O. Nie mamy paliwa. Stan wojenny. Ohydna zdrada jednego z pretorianów, porwanie Kaliope i inne niedawne wydarzenia zmusiły mnie do podjęcia środków prewencyjnych. Wszyscy obywatele miasta mają pozostać w domach do odwołania. To dlatego ulice są puste. Okej, jakiś klucz. Kliknij ryby w prawidłowej kolejności. O kurczę. O! Udało mi się, nawet się nie spodziewałam, że to tak będzie działało, ale spoko. Nie zdołam sterować żurawiem, dopóki nie rozpalę w piecu. Gorące, nie chcę poparzyć sobie rąk. No ale... Miałaś rozpalić w piecu, to czemu to jest gorące? Brakuje jednej dźwigni, super. Dźwignia zadziała dopiero, gdy wszystkie kontrolki się zazielenią, a wskaźnik przesunie się na zielony obszar. Kontrolki wskazują, czy haki zostały prawidłowo przymocowane do ładunku w zatoczce poniżej żurawia. Okej. Aby rozgrzać piec, będę potrzebowała znacznie więcej węgla. Muszę uzupełnić rezerwę. No, to mamy trochę do roboty. Na razie mamy tylko klucz. Czy ten klucz zadziała jak dźwignia? Nie. A tu? Nie. Okej, spoko. Nie, to nie. Zniszczone nabrzeże. Ale tu dużo jest do zwiedzania. Co to za dziwna rzecz była? Przedmiot kolekcjonerki? Srebrna papuszka? Tu są jakieś rzeczy do zbierania, a ja nawet o tym nie wiem. O. Nie mogę zamocować haka, bo zaczep go nie utrzyma. Powinnam przykręcić zaczep śrubami, nim przymocuję do niego hak. Nie mamy śrub. Cóż tu jest? O! Przedmiot kolekcjonerski, miedziany konik. Spoko. Czyli są jakieś przedmioty kolekcjonerskie do zbierania. Kurczę, ale nie wiem, czy będę o tym pamiętać, żeby to zbierać. O! Wydaje mi się, że będziemy mogli się dostać w sypialni do tej tam rzeczy. Szturm na latarnię. Marsz protestu przeciwko rządom burmistrza Mareya wyruszy spod siedziby kuriera Kingsmouth. Zbuntowani mieszkańcy usiłowali zjednoczyć się przeciwko burmistrzowi, ale ich plany wzięły w łeb. Okej. Coś jeszcze tu mogę kliknąć interesującego? Chyba nie. Dobra, wróćmy się na chwilę do
O, dobra. To może najpierw zróbmy Hidden Object. Możesz rozegrać partię Mahjonga. Aha, no tak. Kliknij kafelki Mahjonga. Mahjong był też właśnie w pierwszej części tej gry do rozegrania. Zamiast szukania przedmiotu, ale myślę, że poszukamy przedmiotów. Może następnym razem zagramy w Mahjonga. Miotełka. Do czego? O, tu. Muszka. Dobra. Benzyna z zapalniczki, papierośnica, bransoleta. Papierośnica. Naszyjnik i rękawica. To wygląda jak rękawica, ale to jest chyba jakaś robotyczna ręka. O, walka. Tak swoją drogą. Waga i mysz. Waga i mysz. Tu mi macha ogonkiem, nie, ale to nieważne. Dobra, mamy papierośnicę. Wagi nie widzę. Dobra. Koszyk, abażur, jabłko. Jabłko. I naszyjnik i rękawica. Okej, to był naszyjnik, chociaż wyglądał bardziej jak bransoletka niż naszyjnik. Rękawica, no to jest but. Matko. Dla mnie to by była rękawica, no. A, chyba, że ta. Dobra, jeszcze tylko jabłko. Gdzie może być jabłko? Ach, tu się schowało. Skubane. Dobra, benzyna do zapalniczki. Ale ja bym się jeszcze wróciła do początku. Porwali go. Albo uciekł. Odwrócę od ciebie uwagę, byś mogła zdjąć klątwę. Wraz z dziennikarzem ciężko pracowaliśmy, aby przeciwstawić się burmistrzowi Marejowi. Udało nam się nawet odnaleźć kilka złotych rybek koniecznych do zdjęcia klątwy. Odszukanie ich wszystkich to jedyny sposób, by uwolnić syrenę i pozbawić burmistrza mocy. Powinnaś zajrzeć do naszej kryjówki, a ja ruszam śladem Mareja, aby skończyć z nim raz na zawsze. Modlę się, bym znalazł dość sił, by uratować Kaliopę. Żeby tylko nie zginął gdzieś. Muszę ją odnaleźć, nim coś mu się stanie. No właśnie. Okej. Pieczęć buntowników. Odnajdź kryjówkę. Ci, którzy sprzeciwili się rządom burmistrza, spotkali się w kryjówce znajdującej się w jednym z pobliskich budynków. Mój sojusznik zasugerował, abym ją odnalazła. Liczę, że w kryjówce dowiem się więcej na temat szemranych interesów burmistrza i tego, jak pomóc Kaliopę. Dobrze, będziemy do tego zmierzać. Ale ja chcę otworzyć to, bo to mnie intryguje. Aha, jakiś proch strzelniczy tylko. A więc nie tylko ja zauważyłam, że pod pomnikiem dzieje się coś podejrzanego. Rozumiem, że mam to wysadzić. Ja nie mogę tego zabrać, czy coś? Chyba nie. Dobra. No właśnie, tak mi się wydawało, że widziałam ją wcześniej, też tu tą papuszkę. I konika chyba też gdzieś widziałam, ale nie mam pojęcia, gdzie to było. Dobra, w każdym razie będziemy już powoli kończyć te pierwsze odcinki z naszych koszmarów z głębin. Następnym razem będziemy kombinować coś z tą zapalniczką i pewnie będziemy wysadzać pod pomnikiem przejście jakieś. A myślę, że to sobie skończę. Że się cofnę jeszcze do mola. Czy tu czasem nie było jakiejś papuszki albo czegoś, konika? Jakiegoś.
Nie wiem, mogłam już coś pominąć, bo nie wiedziałam o tym, że takie rzeczy się zbiera. Kliknęłam przez przypadek, no cóż. W sumie trudno byłoby się domyślić tego, tak samo z siebie. No. Już były takie elementy właśnie do zbierania w grach od Artifacts Mundi, natomiast w każdej grze są po prostu inne te rzeczy i dlatego trochę ciężko tak zgadnąć, ale dobra, spoko, damy radę. Dobrze, w każdym razie ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podoba druga część na razie. A czy oglądaliście pierwszą, albo graliście w pierwszą część, albo graliście w obie, albo we wszystkie części Koszmaru z Głębin, bo jest oczywiście jeszcze trzecia. Piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się Syrena, czy lubicie takie klimaty. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia kolejnym razem w Koszmarach z Głębin pieśni Syreny. Cześć!